w Czyblicy-Rzycu Podlaskim istnieje od 2006 roku. Obecnie w skład ośrodka wchodzi specjalne przedszkole nr 1, specjalna szkoła podstawowa nr 4 oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Organizujemy też zajęcia czystego wspomagania rozwoju dziecka i tutaj na te zajęcia uczęszczają dzieci od momentu urodzenia do pójścia do szkoły podstawowej. Podstawą przyjęcia do naszych placówek jest orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszym ośrodku zatrudnionych jest 46 nauczycieli posiadających różne kwalifikacje. Są to osoby dobrze przygotowane do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Zatrudniamy też 25 pracowników niepedagogicznych, pracowników administracji i obsługi. Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gdzie otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia. Jeżdżą też na wycieczki bliższe i dalsze, m.in. na wycieczki hipoterapeutyczne. Biorą udział w uroczystościach klasowych, szkolnych, olimpiadach sportowych organizowanych przez nasz ośrodek, zajęciach na pływanie miejskiej. W szkole prężnie działa drużyna harcerska, zespół tańca, koło teatralne. Nasi uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych sal, m.in. w sprzęt audiowizualny. Zajęcia odbywają się w pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej, pracowni integracji sensorycznej połączonej z salą doświadczania świata. Także w bibliotece szkolnej oraz świetlicy. W świetlicy odbywają się nie tylko zajęcia świetlicowe, ale również uczniowie czekają na odwozy. Odwożeni są do różnych gmin przez gminne busy. Ci uczniowie, którzy z jakichś względów mogą być dowożeni, mieszkają w internacie szkolnym od poniedziałku do piątku. W naszych szkołach organizowana jest również pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Jest to pomoc w formie terapii dla uczniów i konsultacji dla rodziców. Udzielana jest także w trakcie bieżącej pracy z uczniami. Jesteśmy organizatorami wielu konferencji, na które zapraszamy specjalistów w dziedzinach niepełnosprawności. Traktujemy to jako rodzaj szkolenia Rady Pedagogicznej Rodziców. Przy szkole działa również Stowarzyszenie Zrozumieć Ich Świat, które pozyskuje środki na działalność programową, a także Rada Rodziców, która wspiera nas w działalności ośrodka.